Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały przychodzi z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszystko, co dobre, od Niego pochodzi. Wszystko, co dobre, od Niego pochodzi. Witam Was serdecznie, kochani, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa w ten piękny, niedzielny poranek. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście happy, tak? Czyli szczęśliwi i radośni. Amen. Brat tu zacytował słowo, które wczoraj przypomniałem z Księgi Objawienia, która, kto ma uszy, niechaj słucha. I nieszczęśliwy człowiek, który ma uszy, nie słyszy, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, trochę sparafrazować to słowo i powiedzieć tak, kto ma usta, niech mówi. Amen? Dzisiaj jest nabożeństwo dziękczynne i kochani, skoro przyszedłeś tu, przyszłaś, to znaczy, że Pan Bóg oczekuje od Ciebie, aby Twoje usta dzisiaj były otwarte, szeroko, abyś mogła uwielbiać Boga za wszystkie dary, które Pan nam dał. A mamy tych darów przed sobą tutaj dużo, chociaż nie wszystkie, które otrzymujemy od naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział tak, pozwolę sobie zacytować pewną myśl. Kiedy nadchodzi godzina modlitwy, przez pewien czas stój na progu świątyni, aby przypomnieć sobie, jak wielki jest Bóg, jak bardzo powinien być uwielbiony i jak wielkie są Twoje potrzeby. Pamiętaj o odległości pomiędzy Nim a Tobą i bądź świadomy, że jest ona wypełniona miłością Bożą. Przypomnij sobie o obietnicach, z powodu których przychodzisz do Boga. Piękne, prawda? Zanim wejdziesz do świątyni, pomyśl pierw o wielkich dziełach Bożych, które Bóg czyni w twoim życiu. Dzisiaj mamy nabożeństwo dziękczynne, nabożeństwo uwielbienia, nabożeństwo chwały. Mówiliśmy wczoraj, był czytany przed nabożeństwem Psalm 63. Autor powiada, wejdę do twojej świątyni, aby oglądać po pierwsze moc twoją, a po drugie chwałę twoją. Wczoraj mówiliśmy o mocy Bożej, o tym, jak wielkie, wspaniałe dzieła Bóg czyni w czasie nabożeństwa. Mówiliśmy o czterech osobach, które przeżyły szczególne nabożeństwo. Pamiętacie? Pierwsze był Samson. Potem mówiliśmy o Jeremiaszu. Potem o Jakubie. A potem o Jozue. Właśnie, o młodym człowieku, który otrzymał szczególne namaszczenie. Przyszło z nienacka. Pan Bóg właśnie jest Bogiem, który zawsze coś nowego, wspaniałego nam daje. Ale dzisiaj chcemy powiedzieć o chwale Bożej. Mam pytanie, co to jest chwała Boża? I kiedy objawia się chwała Boża? Wiecie, Bóg w jednym z psalmów co powiedział? Że Pan przebywa w chwałach swojego ludu. Jeżeli chcesz obejrzeć, widzieć chwałę Bożą i ujrzeć tę chwałę, to co masz robić? Chwalić Pana Boga. Amen? Pan przebywa w chwałach swojego ludu. I dlatego też, bracia i siostry, chcemy dzisiaj przeżywać tę chwałę Bożą. Wierzę, że ta chwała stąpi, będzie wśród nas, kiedy otworzymy swoje usta. Wczoraj otwieraliśmy uszy, prawda? A dzisiaj otwieramy usta, aby chwalić naszego Boga, aby Boża świątynia wypełniła się chwałą. W Psalmie 89 i w wierszu 16 jest takie oto piękne słowo. Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twojego oblicza. A w naszym przekładzie Biblii Warszawskiej błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twojego Panie. To, co mówiłem. Pan przychodzi, kiedy lud radośnie chwali Boga. I teraz, bracia i siostry, pomyśl, czy umiesz się cieszyć? Czy jesteś szczęśliwy?
Czy zawsze, kochani, myślimy, patrzymy na nasze życie przez pryzmat pewnych rzeczy zewnętrznych, prawda, które nam się nie udają, które może bardzo często nam nie wychodzą i nasze serce zamiast pełne chwały, to w tym sercu pojawiają się takie oto przykre rzeczy, których może nie posiadamy. Na początek dwie historyjki. Wydawca Chicago Tribune otrzymał ciekawy list napisany przez pewnego człowieka, który właśnie pochował swoją żonę po 40 latach współżycia. W tym liście opowiada on, że gdy wszyscy krewni już sobie poszli, on przeszedł przez cały ich dom, na chwilę popatrzył na meble, które kupili wspólnie, przypomniał sobie 40 lat małżeństwa, 40 lat koleżeństwa i szczęścia, konkludując. Czasem przechodziliśmy przez trudny czas, ale ona nigdy się nie skarżyła. Nawet wówczas, kiedy pieniędzy było bardzo mało, ona zawsze miała gorący posiłek, kiedy wracałem z pracy. I dodał, ale nie pamiętam, żeby choć jeden raz powiedziała dziękuję. To przykre podsumowanie, prawda? Po 40 latach pięknie przeżytego małżeństwa powiedział, nie pamiętam, żeby moja żona kiedykolwiek powiedziała dziękuję. To przykre, prawda? Bracia, siostry, myślę, że Pan Bóg nie będzie miał takiego wrażenia, kiedy przyjdziemy do nieba. Kiedy zobaczysz te wszystkie błogosławieństwa, kiedy Pan Bóg na ekranie pokaże ci całe twoje życie, kiedy zobaczysz, ile milionów w twoje ręce przeszło przez całe twoje życie złotówek, czy dolarów, czy innych pieniędzy, ile darów, ile zjadłeś bochenków chleba, papryki, grzybów, marchewki, ziemniaków i tak dalej. Kiedy Pan Bóg to wszystko ci przedstawi, a potem powie, nie słyszałem z twoich ust słowa dziękuję. Bracia, siostry, kolejny przykład. Pewna kobieta znana była z ciągłego gderania i narzekania. W końcu jej pastorowi wydawało się, że znalazł coś, co powinno wprawić ją w dobry nastrój. Jej farma miała najlepsze plony w całej okolicy w tym roku. Kiedy ją spotkał, rzekł, Mario, musisz być pewnie bardzo szczęśliwa. Wszyscy mówią, jak ładnie obrodziły ci ziemniaki. To prawda, odpowiedziała, ale co ja zrobię, skoro potrzebuję brzydkich ziemniaków do karmienia świń? I zawsze źle. No właśnie. Czy potrafimy dziękować Panu Bogu za każdy dzień, za wszystko, co mamy? Kochani, to jest wspaniały stan człowieka, który potrafi za wszystko dziękować Bogu. Wiecie co? Kiedyś ktoś powiedział, obserwując życie, powiedział, bierzcie przykład z czajnika. Po szyję zatopiony jest we wrzącej wodzie i gwiżdże. Piękne, prawda? Po szyję zatopiony w gorącej wodzie, a on sobie śpiewa. Taki powinien być chrześcijanin. Bracia i siostry, niezależnie co masz, niezależnie od tego, co przeżywasz, niezależnie jak głęboko jesteś w gorącej wodzie, prawda? Chwal Pana! Dziękuj Bogu! On jest wśród nas! Halleluja! Wiecie, do czego chcę dojść w moim kazaniu? Bo tutaj mam trzy rzeczy, tak sobie przekładam. Dzisiaj był czytany na początku psalm 65. I kochani, ten psalm kończy się słowami: łąki przeodziewają się w stada owiec, doliny okrywają się zbożem, wykrzykują radośnie i śpiewają. Czy słyszałeś przyrodę, która krzyczy i śpiewa? No bardzo proszę, słyszałeś? Tak. No mam nadzieję, ludzie kochanego. Słyszymy, prawda? Te szumiące łany zbóż, prawda? Słyszymy drzewa, słyszymy przyrodę, jak pięknie śpiewa dla Boga. Ona nie milczy. I teraz, bracia i siostry, nabożeństwo dziękczynne ma przekrzyczeć śpiew przyrody. Zgadzacie się ze mną? Cóż dopiero ludzie, bracia i siostry, skoro przyroda chwali Pana?
Cóż dopiero my, kiedy otrzymujemy od Boga tak wiele błogosławieństw i świadomi jesteśmy tego. Ale ten psalm 65, i to chciałbym osiągnąć na koniec mojego kazania, zaczyna się tak. Przewodnikowi chóru. Wiecie, co to znaczy? Że był ktoś jeden, który przewodził chórem, który śpiewał dla Pana Boga. I oto jest mikrofon. I my, mam nadzieję, że na zakończenie nabożeństwa przy tym mikrofonie stanie każdy z was, aby być przewodnikiem chóru, aby poprowadzić cały Kościół w modlitwie uwielbienia, chwały i dziękczynienia. I nie będziesz się wstydził, ale wyjdziesz tu i będziesz przewodnikiem, aby zaśpiewać, aby wypowiedzieć modlitwę dziękczynną. Niech to będzie jedno zdanie. Boże, dziękuję Ci za życie. Boże, dziękuję Ci za dary. Boże, dziękuję Ci za szczęście, za Chrystusa, za to, że jestem Twoim dzieckiem. Bądź przewodnikiem chóru. Jakie to piękne, bracia, siostry, kiedy to czytam przewodnikowi chóru i potem czytam, jak ten przewodnik chóru prowadził, bracia, siostry, cały zbór w takiej pięknej modlitwie uwielbienia, w pięknych psalmach. Te psalmy były śpiewane. Bracia, siostry, był przewodnik, który prowadził. Chcesz być takim przewodnikiem? Na pewno dzisiaj będziesz. Wierzę, że tu większość z nas dzisiaj stanie do modlitwy, aby przewodzić zborowi w dziele uwielbienia, chwały i Bożego błogosławieństwa. Bracia i siostry, chciałbym, zanim przystąpię do głoszenia Bożego Słowa, pokazać wam jedną prezentację. Bardzo ciekawa prezentacja, która, bracia i siostry, pokazuje nam, jak często nie widzimy darów Bożych, jak często nie jesteśmy również wdzięczni Panu Bogu za to, co od Boga otrzymujemy. Grupa absolwentów z dorobkiem kariery rozmawiała na zjeździe o swoim życiu. Zdecydowali złożyć wizytę swojemu dawnemu profesorowi z uniwersytetu już na emeryturze, który był dla nich inspiracją i przykładem. Podczas wizyty rozmowa zeszła na temat stresu w pracy, życia i relacji międzyludzkich. Oferując swym gościom gorącą czekoladę, profesor wyszedł do kuchni i wrócił z dużym dzbankiem czekolady i zestawem najrozmaitszych filiżanek. Niektóre były z porcelany, ze szkła, inne były kryształowe, niektóre wyglądały skromnie, a inne wytwornie. Profesor zaprosił gości, by częstowali się czekoladą. Gdy wszyscy trzymali w rękach filiżanki z gorącą czekoladą, profesor podzielił się swoimi myślami. Miło, że wzięliście wszystkie ładne filiżanki, ale zostawiliście te proste i tanie. Chociaż zwykle pożądacie dla siebie wszystkiego, co najlepsze, staje się to jednak źródłem waszych problemów i stresu. Filiżanka, z której pijecie, nie dodaje nic do jakości gorącej czekolady. W większości wypadków jest tylko droższa, a czasami nawet ukrywa to, co pijemy. To, co każdy z was chciał, to była gorąca czekolada. Nie filiżanki chcieliście, lecz świadomie wybraliście te najlepsze. A następnie zaczęliście przyglądać się filiżankom innych. A teraz, przyjaciele, proszę, rozważcie w sobie. Życie jest jak gorąca czekolada, a praca, pieniądze i pozycja społeczna to filiżanki. Dodam, to tylko filiżanki. Są tylko naczyniami, które podtrzymują i mieszczą w sobie życie. Twoja filiżanka nie określa ani nie zmienia jakości twojego życia. Czasem, koncentrując się tylko na filiżance, nie umiemy się cieszyć gorącą czekoladą, którą zapewnił nam Bóg, czyli życiem, które Bóg nam daje. Zapamiętaj na zawsze, Bóg parzy gorącą czekoladę, on nie wybiera filiżanki. Piękne, prawda? Bóg daje nam życie. Te filiżanki, bracia i siostry, są tylko zewnętrznym naczyniem, nieważnym, niewartym o to, aby zabijać się, bracia i siostry. Nie potrafimy często cieszyć się z czekolady, bo nie mamy filiżanki takiej, jaką byśmy chcieli. Bo nie mamy samochodu, jakbyśmy chcieli, bo nie mamy domu, jakbyśmy chcieli, zapominając o tym, że mamy swoje ciepłe łóżko, że mamy swoją kołdrę, że Bóg daje nam życie, bracia i siostry, z którego możemy się cieszyć, a my walczymy o głupie filiżanki.
Patrzcie, jaki jest dziwny człowiek. Najszczęśliwsi ludzie na świecie wcale nie mają wszystkiego, co najlepsze. Oni po prostu tworzą wszystko, co najlepsze z tego, co mają. Żyj prosto, kochaj wielkodusznie, opiekuj się szczerze, rozmawiaj uprzejmie. To jest życie, to jest ta czekolada. Resztę zostaw Bogu i zapamiętaj, najbogatszy nie jest ten, kto ma najwięcej, lecz ten, kto najmniej potrzebuje, kto cieszy się czekoladą. Ciesz się, smakując swoją gorącą czekoladę. Amen? Amen. Bracia i siostry, to jest właśnie prawdziwe chrześcijaństwo. Bóg nam daje codziennie do naszego kubka, a my oglądamy kubki, a my patrzymy na kubki przyjaciół, zamiast cieszyć się z tej gorącej czekolady, którą codziennie rano Bóg wlewa do naszych filiżanek. Halleluja! Jakie to jest piękne. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym teraz zachęcić nas do tego, abyśmy troszkę przyjrzeli się Bożemu Słowu i zobaczyli, bracia i siostry, jak Pan Bóg patrzy na nabożeństwo dożynkowe. I czy nabożeństwo dożynkowe jest biblijne? I czy, bracia i siostry, Pan Bóg chciałby, abyśmy takie nabożeństwa organizowali? Oto, bracia i siostry, kilka tekstów biblijnych, które wybrałem, które chciałbym razem z wami dzisiaj przeczytać. Tu są wyświetlone, ale podkreślam, że te podkreślenia, wyróżnienia ja ustawiłem, żeby wyakcentować pewne myśli. Oto zobaczcie, druga księga Mojżeszowa, rozdział 34 i wiersze 22, 3 i 26. Zobaczcie wiersz 22. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. Bracia i siostry, właśnie wtedy, kiedy były żniwa, kiedy było święto zbiorów, jest koniec roku w Izraelu. Właśnie wrzesień, to jest przełom roku. I właśnie w tym czasie Bóg powiada, ustanów sobie święto. I zobaczcie, podkreśliłem słowo, ustanowisz sobie. To, bracia i siostry, Bóg chciałby, abyśmy my takie święta organizowali. Abyśmy my byli wdzięczni Bogu za to, że Bóg nam daje żniwa, że Bóg nam daje święto zbioru, że mamy, bracia i siostry, tak wiele rzeczy, które płyną nam prosto od nieba, z nieba. I teraz 23 jest ciekawy. Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana, Boga Izraelskiego. I teraz sobie możemy oddychnąć, prawda? Trzy razy w roku tylko muszę być w świątyni. Ale bracia i siostry, to dotyczyło Żydów, którzy mieszkali w bardzo dużym, prawda, państwie izraelskim i Bóg powiedział, przynajmniej trzy razy w roku weź wszystkie swoje zbiory i przyjdź, aby pokazać się przed oblicze Pana, przyjść do świątyni. Bardzo ważna myśl, bracia i siostry, abyśmy przyszli z tym, co Bóg nam daje, aby w świątyni okazać Bogu wdzięczność, aby zorganizować takie święto. Zobaczcie, wiersz 26. Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz gdzie? Do domu Pana, Boga twego, zobaczcie. Do domu Pana przynieś najlepsze. To jest pierwsza myśl, a druga myśl, pierwociny. Bracia i siostry, pierwociny oznacza, że wszystko, co zbiorę, pierwszą rzecz chcę oddać Bogu. I to pierwsze z tych najlepszych rzeczy oddaję mojemu Bogu, albowiem to cześć i chwała dla mojego Boga się należy. Kolejny werset zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale i wiersze 17 i 18. Znowuż moje podkreślenia, ale myślę, że bardzo ważne. Zobaczcie, co Bóg mówi. Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin. Czyli to, co przed chwilą mówiliśmy, bracia i siostry. Najlepsze pierwociny, czyli te dziesięciny, nie wolno ci spożywać w twoim domu. Masz je przynieść do domu Pana, Boga twego. Wiecie, dlaczego podkreśliłem w obrębie swych murów? Nie wolno ci spożywać dziesięcin, bo te dziesięciny należą do Pana i należą do świątyni Bożej. Nam się bardzo często, bracia i siostry, wydaje, że mówimy tak, przecież ja oddaję dziesięcinę.
A pastor się pyta, a gdzie jest ta dziesięcina? No u mnie w szkatułce. Jak widzę biednego, to wyciągam ze szkatułki i daję temu biednemu. Jak jest jakaś potrzeba, to wyciągam ze szkatułki i daję do kościoła, na przykład na budowę. Jak potrzebna jest inna ofiara, to wyciągam ze szkatułki. Nie! Nie szkatułka jest dziesięciną. Biblia tu powiada, nie w obrębie twoich murów nie wolno ci trzymać Bożej dziesięciny. To należy do Boga i należy do świątyni Pana. I to ma być najlepsze, czyli pierwociny. Czyli jak dostaniesz pieniążki, dostaniesz swoją wypłatę, to pierw oddziel z tego pierwociny, dziesiątą część i przynieś do domu Bożego jako znak wdzięczności, znak chwały, uwielbienia i podziękowania Bogu za to, że daje mi środki do życia. Zobaczcie, to jest święto dziękczynienia, bracia i siostry. Tak mnie uczy Słowo Boże. Nie trzymaj tego w domu. Znam takiego, miałem takiego kolegę, przyjaciela ze zboru, który, bracia i siostry, był rolnikiem. I w pewnym okresie swojego życia przyszedł do mnie na rozmowę duszpasterską z takim bólem i żalem i płaczą i mówi, wiesz co, mam owce i padają mi jedna po drugiej. Mam kury, padają mi jedna po drugiej. Mam pole, ale w tym roku prawie nic nie zebrałem. I kiedy tak siedziałem i słuchałem, jak on wymieniał mi te wszystkie nieszczęścia, które przyszły na niego jako chrześcijanina oczywiście, rolnika, członka zboru. Wtedy tak się pomodliłem w duchu i Duch Święty powiedział tak, zadaj mu jedno pytanie. Gdzie jest twoja dziesięcina? I zadałem mu to pytanie. On powiedział, wiesz co, no dotychczas dawałem dziesięcinę, ale jakoś tak teraz zrobiłem inaczej. Wykułem sobie w ścianie dziurę, tam zamurowałem właśnie taką kasetkę. Nikt tam nie ma dostępu, tylko ja mam dostęp. Tam chowam dziesięciny i właśnie robię to, co przed chwilą wam powiedziałem. Jak jest biedny, to mu daję, wyciągam z tej kasetki, czasem do zboru daję, czasem jak są inne potrzeby, to z tej dziesięciny daję. Ja powiedziałem, okradasz Pana Boga. I wtedy, bracia i siostry, powiedziałem mu, ile miesięcy już to czynisz, ile dziesięcin tam włożyłeś. On mi tam powiedział, liczby chyba było 10 miesięcy. Ja mówię, za te 10 miesięcy przeproś Pana Boga i zwróć Panu Bogu to, co jest Boże. To, co powinno być w Bożej świątyni. Bracia i siostry, wiecie, że on to zrobił i wiecie, że Bóg zaczął błogosławić na nowo jego życie, jego farmę, jego rolnicze zajęcia. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Nie trzymaj w obrębie swoich murów dziesięciny Pana Boga. Dalej Biblia powiada dziesięciny ze zboża, z moszczu, z oliwy, z bydła, trzody, ani wszystkiego, coś ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani darów Twojej ręki. Zobaczcie, bracia i siostry, jak Bóg wymienia tutaj nasze elementy chwalenia Boga. Dziesięcina, ofiary dobrowolne, dary naszej ręki. To wszystko nie trzymaj w swoim domu. Przekaż to do świątyni Bożej i pozwól, aby Bóg o tym decydował. Tylko przed Panem, Twoim Bogiem, czytam dalej, będziesz je spożywał na miejscu, które wybierze Pan, Bóg Twój, Ty i Twój syn i Twoja córka. Przed Panem, Bogiem Twoim, będziesz się radował ze wszystkiego, co Twoja ręka osiągnie. Halleluja. To jest nabożeństwo dożynkowe. Przynieś do świątyni, przyjdź z synem, przyjdź z córką. Niech oni widzą, że Ty chwalisz Pana. Bracia, siostry, oto pytanie, gdzie jest Twój syn i Twoja córka? Czy są razem z Tobą? Czy siedzą obok Ciebie? Zobaczcie, i tam przed Panem, Bogiem Twoim, raduj się ze wszystkiego, co Twoja ręka osiągnęła. Zobaczcie, to jest biblijne nabożeństwo. Halleluja. Amen. Przynieś do kościoła i raduj się. Oczywiście oni byli narodem rolniczym, dlatego przynosili, jak tutaj czytaliśmy, prawda, zboże, swoje najlepsze dary z ziemi, plony. Bracia, siostry, my otrzymujemy finanse. Chwalimy Boga tym, co mamy, finansami. Prawda? I to jest nasza część uwielbienia Boga. W związku z tym pytania. Czy dostrzegasz wszystko, co Pan ci dał? Czy potrafisz się radować z tego, co Pan ci daje każdego dnia? Czy potrafisz okazywać wdzięczność i chwałę Stwórcy za dary nieba i plony ziemi?
Nam się wydaje, że takie normalne, prawda? Idę do sklepu, kupuję sobie kilogram buraków, prawda? 2 kilo ziemniaków, kupuję kawałek schabowego, gotujemy obiad. A niektórzy zapominają, bracia, siostry, to z przerażeniem stwierdzam i zauważam, że w coraz mniej chrześcijańskich domach modli się przed jedzeniem. To jest przerażające. Nie potrafią być wdzięczni, bo się wydaje, że ja zarobiłem 2000, wydaje nam się, że mam pieniądze, kupuję za swoje, wobec tego jem za swoje. Zapominają przed posiłkiem skłonić głowę i podziękować Bogu za dary nieba i za plony ziemi. Za to, że Bóg daje nam siłę, aby właśnie zdobywać pieniążki, abyśmy mogli cieszyć się z tego posiłku. Ale bracia i siostry, jeszcze jedna rzecz. U mnie na przykład w domu, ja pochodzę z rodziny chrześcijańskiej, było tak, że nie tylko skłoniliśmy nasze głowy przed posiłkiem, ale wszyscy musieli wstać. Przed posiłkiem ojciec zarządził, wszyscy wstawaliśmy, ojciec się modlił, błogosławił te dary i potem dopiero siadaliśmy. Dzisiaj już nikt nie wstaje do modlitwy, chwały i dziękczynienia przed Bogiem. Nawet nie modlą się w wielu chrześcijańskich rodzinach, a czytaliśmy, niech twój syn, twoja córka, niech towarzyszą ci w tej chwale uwielbienia Boga. A poza tym, bracia i siostry, bardzo często chorujemy też z powodu chemii, która dzisiaj zostaje włączona do posiłków, które spożywamy, prawda? Dzisiaj naukowcy mieszają te wszystkie piękne rzeczy, które Pan Bóg stworzył, prawda? Dodają różną chemię i to nam oczywiście szkodzi. Ale wiecie, co jest napisane w Piśmie Świętym? W Nowym Testamencie apostoł Paweł napisał, że to wszystko zostaje poświęcone przez modlitwę. Wiecie, co znaczy poświęcone? Znaczy odłączone. Kiedy modlimy się z dziękczynieniem Bogu za posiłek, który mamy, Bóg odłącza te szkodliwe chemie. One nie działają negatywnie na ciebie. Patrzcie, to jest, bracia i siostry, ten dar nieba. To jest ta chwała, którą przeżywamy, kiedy dziękujesz Bogu czystym sercem i szczerze. Panie, dziękuję ci za te ziemniaki. To nawet jeżeli rolnik tam dosypał dużo azotoksu, one ci nie zaszkodzą, bo ty dziękujesz Bogu. I Biblia mówi, Bóg odłącza, uświęca ten posiłek, powoduje, że to, co szkodliwe, zostaje odrzucone i możesz się cieszyć zdrowym posiłkiem dla chwały Pana. Amen. Bracia i siostry, zobaczmy, jakie piękne Biblia pokazuje nam prawdy. Jakiej jakości będzie dziś twoja chwała dla Boga? Dziś jest nabożeństwo uwielbieniowe, nabożeństwo chwały. I oto pomyśl, jaka dzisiaj będzie twoja chwała. Psalm 104, wiersze 31 do 34. Niechajże chwała Pańska będzie na wieki. Będzie na wieki. Zobaczmy, co tu jest napisane. Będzie się Pan weselił w uczynkach swoich. Bracia i siostry, kiedy Pan Bóg ogląda te dary nieba i te plony ziemi, Pan Bóg się raduje, zobaczcie. Ziemia się raduje, czytaliśmy, a tu czytamy, że Pan się raduje, a ludzie milczą. To jest niemożliwe, prawda? Pan się raduje, ziemia się raduje, a chrześcijanin jakoś nie może się wyzwolić do uwielbienia, do chwały, do dziękowania bracia i siostry swojemu Panu. Dlatego też zobaczcie, psalmista dalej powiada, póki mego życia będę śpiewał Jahwe, będę Bogu psalm śpiewał, dopóki istnieję. Niech mu będzie wdzięczna wymowa moja, a ja się rozkocham w Panu. Halleluja. Bo ja się cieszę czekoladą, a nie filiżanką. Amen. Ja się cieszę z każdej kromki chleba, którą Pan mi daje, a nie z tego, co chciałbym, a nie mam. Ja się cieszę, bo mój Bóg jest moim Panem. Dlatego też, bracia i siostry, niektórzy chrześcijanie oferują Bogu to, co tu napisałem, kiedy się modliłem, bo tydzień temu to kazanie wygłosiłem w moim zborze, bo my mieliśmy takie nabożeństwo dożynkowe. Duch Święty mi powiedział tak, wielu chrześcijan traktuje Boga tak, tanie danie w barze szybkiej obsługi. Tak Bogu dziękujemy bardzo często. Tanie danie. Panie Boże, dziękuję ci. Panie Boże, chwała Tobie. Bracia i siostry, brakuje w tym serca, brakuje w tym szczerości, brakuje w tym takiego naprawdę rozkochania się w Panu i dziękowania Bogu za to, że codziennie troszczy się, że codziennie jest z nami, że codziennie nam błogosławi. Tanie danie w barze szybkiej obsługi.
Pomyśl na chwilę o tym. Bracia i siostry, pomyślmy na chwilę, czy zdajemy sobie sprawę, kto pomalował na przykład te grzybki. My śpimy. Pada deszcz. Te grzyby, bracia i siostry, w nocy rosną i ktoś je w nocy pomalował. Wyobraźcie sobie, ile milionów aniołów Bóg angażuje dla człowieka. Wyobraź sobie, czy mógłbyś na papierze takie kolory oddać. Czy jesteś w stanie tak pomalować? Zobaczcie, ktoś to pomalował. Ktoś, zobaczcie te piękne kolory, pomarańcz, zieleń, żółty. Zobaczcie, jakie fantastyczne kształty i kolory. To Bóg wszystko uczynił dla człowieka. Dał nam oczy, abyśmy to widzieli, a my depczemy po tej ziemi i nie oglądamy cudów Bożych. To jest to danie, tanie w barze szybkiej obsługi. Przelecieć przez ziemię, podeptać Bożą ziemię, nie zauważyć cudów, które Pan nam daje. Jaki piękny kolor, prawda? Ani jednej skazy. Tak pięknie Bóg pomalował te listki, prawda? Ciemna zieleń, jasna zieleń, a w środku biały kalafiorek. Ktoś to pięknie musiał dla nas pomalować. Zobaczcie, ile milionów aniołów Bóg angażuje, aby tak pięknie malowali przyrodę. Zobaczcie na te drzewa przez okno, na te jarzębiny czerwone, prawda? Rośnie żółte zboże. Kiedy przemielimy, daje nam białą mąkę i z tego wychodzi brązowy chlebek. Kto to wszystko maluje? Bracia, siostry, to jest fantastyczne. My czasem wydaje nam się, potrzeba nóż, trzeba pokroić, trzeba posmarować smalcem lub masłem, prawda? I zajadamy. Masełko. Z czego masełko powstaje? Ze śmietany. Ze śmietany. A śmietana jest od jakiej? Od czego? Od krowy. Czarnej krowy, prawda? Biała śmietana, czy łaciatej. Biała śmietana i żółte masełko. Zobaczcie, jak fantastycznie Pan Bóg to wszystko przygotował. A bracia i siostry, od brązowej krowy żółty serek. A tak a propos, wiecie dlaczego serek ma dziury? Żółty ser, wiecie dlaczego ma dziury? Nie wiecie, bo jak doili krowę, to ziewała. Kto jest w stanie pomalować tak pięknie na czerwono? Pan Bóg to uczynił. I patrzcie, rośnie gdzie? W czarnej ziemi. Kochani, to jest fantastyczne, jak Pan Bóg to pięknie dla nas urządził. A zobaczcie te wrzosy, prawda? Te wszystkie kolory, jak Pan Bóg pięknie to nam przygotowuje. A my często oddajemy Bogu tanie danie w barze szybkiej obsługi. Nie rób tego, bracie i siostro. Bądź pełen chwały. Bądź szczerze pełen dziękczynienia. Staraj się zatrzymać na chwilę, rozejrzeć, popatrzeć, jak Bóg piękne rzeczy nam przygotował. Bracia i siostry, jak moglibyśmy, jak bardzo Bóg się cieszy z tego, co nam daje, a ludzie nie potrafią się cieszyć. A gdybym teraz zapytał się ciebie, zamknij oczy i chciej pomyśleć na chwilę o kolorze, który ci przychodzi do głowy, kiedy myślisz o darach Bożych. Jeden kolor, który ci na pierwszy przychodzi na myśl, kiedy myślisz o Bożym błogosławieństwie, o darach Bożych. I pomyśl, powiedz mi teraz, jaki kolor ci przyszedł do głowy? Niebieski. Niebieski. Jaki jeszcze? Zielony. Brązowy, czerwony. Zielony. Żółty. Żółty, zielony. Złoty. Biały. Czy ktoś z was miał na myśli kolor czarny? Raczej nie. Raczej nie. Bo czarny kojarzy nam się ze smutkiem, prawda, z depresją, kojarzy się nam ze złymi rzeczami. Pokażcie mi tutaj czarny kolor w darach od Pana Boga. Nie ma. Piękne złote, zobaczcie, czerwień, zieleń, żółty, patrzcie, piękne kolory, bo Bóg jest Bogiem radości, Bogiem szczęścia, Bogiem błogosławieństwa, halleluja. A my Panu Bogu dajemy tanie danie w barze szybkiej obsługi. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczcie, często czytamy Słowo Boże i tak się zastanawiamy, jak ja bym chciał być taki jak Dawid, prawda? Biblia nam powiada, że Bóg określił Dawida jako kogoś, kogo znalazł według serca swojego. I tak każdy z nas sobie myśli, ja też, bracia i siostry, chciałbym, żeby Bóg tak kiedyś o mnie powiedział. Znalazłem męża według swojego serca. Ale zobaczcie, bracia i siostry, jakie było serce Dawida.
Co powiedział Dawid? Pierwsza Kronik, 21 rozdział, wiersz 24. Jednakże król Dawid powiedział: chcę zapłacić. To nie było, bracia i siostry, tanie danie w barze szybskiej obsługi. Kiedy rozmawiał z Ornanem i kiedy bracia i siostry chciał tam zbudować ołtarz i kiedy na tym ołtarzu chciał uwielbić Boga, powiedział: ja chcę zapłacić tyle, ile jest warte. Ja nie chcę Boga traktować jako tanie danie w barze szybkiej obsługi. Bóg mi tak dużo daje. Bóg mi tak bardzo błogosławi. Ja chcę zapłacić. To mnie, bracia i siostry, bardzo porusza, bo to był Dawid, który złapał Boga za serce. Właśnie taką swoją szczerością. Zobaczcie, co dalej powiedział. Nie mogę bowiem brać dla Jahwe tego, co stanowi twoją własność. Nie mogę przychodzić do kościoła i nie zapłacić za prąd. Nie mogę przychodzić do kościoła i nie zapłacić za ogrzewanie. A my tak bardzo często uważamy, że nam się należy wszystko, prawda? On powiada: nie mogę brać tego, co mi się nie należy. I dalej czytamy: nie mogę składać ofiary całopalenia, która by mnie nic nie kosztowała. Polacy szczególnie, bracia i siostry, są takim narodem, którzy mają ręce tylko tak. Boże, daj, bracie, daj, przyjacielu, daj. Jeden z misjonarzy pokazywał mi, jak to działa i powiada, że bardzo często wielu ludzi, kiedy już dostają, to tak trzymają dłoń. I on powiedział tak: kiedy otworzysz swoją dłoń, to wtedy inni mogą brać, ale też wtedy Bóg ci będzie dawał. Jak będziesz tak trzymał, a jeszcze swoją pięścią wygrażał, nic nie otrzymasz i będziesz ubożał, będziesz coraz biedniejszy. Otwórz swoją dłoń. Właśnie taki był Dawid. Powiada: nie mogę składać ofiary całopalenia, która by mnie nic nie kosztowała. My się targujemy z Panem Bogiem o dziesięcinę. Bracia i siostry, tysiące książek już powstało przez całą historię chrześcijaństwa. Czy trzeba dawać dziesięcinę, czy nie trzeba dawać? Jak dawać? Jak obliczać? Targujemy się z Panem Bogiem o każdy grosz, bracia i siostry. A tutaj zobaczmy Dawida. Zobaczmy, co dalej Dawid powiada. Wiersz 29, rozdział 1 Księgi Kronik, wiersz 2. Dlatego ze wszystkich sił swoich przygotowałem dla domu Boga mego złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ma być ze srebra, miedź na to, co ma być z miedzi, żelazo na to, co ma być żelaza, drzewo na to, co ma być z drzewa. Bracia i siostry, Dawid miał szczere serce przed Bogiem. Powiada: jeżeli coś ma być ze złota, to ja daję złoto. Ja nie będę dawał miedzi, ani nie będę dawał żelaza, ani nie dam nic pozłacanego, żeby wydawało się, prawda, że to jest ze złota. On daje, mówi, daję złoto na to wszystko, co ma być ze złota. A my tak, bracia i siostry, bardzo często, jeszcze raz powtórzę, tanie danie w barze szybkiej obsługi. Panie Boże, masz złotówkę i ciesz się, bo ja wrzuciłem do koszyczka złotówkę. Panie Boże, pamiętaj mi to. 5 złotych w inną niedzielę wrzuciłem. Panie Boże, myślę, że tego nie zapomnisz, prawda? A jeżeli jeszcze kaznodziejowie niektórzy ogłaszają, prawda, że Pan Bóg, i rzeczywiście tak jest, że Pan Bóg jest Bogiem, który hojnie daje, w 100% nam zawsze oddaje, no to sobie przeliczamy. Panie Boże, daję Ci 5 złotych, ale myślę, że 500 będzie dla mnie. Bo Bóg zawsze w 100% oddaje, prawda? Bracia i siostry, targujemy się z Bogiem o dziesięcinę, targujemy się z Bogiem o pieniądze, targujemy się, czy mam dać 5 złotych na kolektę, 10 złotych, o Panie Boże, to już bądź super szczęśliwy. Powiem wam tak, bracia i siostry, z przerażeniem mi moja księgowa, pierwsza żona powiedziała, bo moja żona jest księgową, że w zborze mamy już taki woreczek plastikowy, monet, które już dawno nie są nieczynne w Polsce. Przestarzałe monety. Ludzie wrzucają do koszyczka. Dlaczego, powiedzcie? Kogo chcą oszukać? Stare 2 złote, stare 5 złotych. Kogo chcą oszukać? A kiedyś już, bo zwróciłem na to uwagę w zborze, kiedyś jeszcze stare bilety tramwajowe, tak zwinięte, wrzucali, żeby było widać, że on wrzuca do koszyczka, prawda? I to jeszcze papierek wrzuca.
zwinięty, żeby nikt nie widział, czy to jest 10 zł, czy 100, czy tramwajowy bilet, prawda? Danie, danie w barze szybkiej obsługi. Tak często Boga traktujemy. Zobaczmy, jak Boga traktował Dawid. Panie Boże, ma być ze złota, ja daję złoto. Nie będę Ciebie oszukiwał, ani nie będę siebie oszukiwał. Bracia, siostry, i Pan Bóg się do Dawida przyznał. I teraz pytanie. W czym się specjalizujesz? Co dajesz Panu w Jego świątyni? Złoto, srebro, a może drewno i siano? O tym pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, prawda? Powiada, niektórzy budują ze złota i srebra. Ich budowla przetrwa. Ich budowla będzie wspaniałą budowlą również w niebie. Ale jeżeli budujesz drewna i siana, skąpisz Panu Bogu i jesteś takim właśnie tanim daniem, barze szybkiej obsługi, to wszystko spłonie, napisał apostoł Paweł. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczcie, pierwsza Kronik, 16 rozdział, wiersz 35, byśmy czcili zawsze Twoje święte imię i chlubili się tym, że cześć Ci składamy. Bracie i siostro, pytanie, czy chlubisz się tym, że dajesz Bogu dziesięcinę, że chwalisz Boga szczerze, że dziękujesz Bogu za każdy dar, że dostrzegasz kolory, dostrzegasz Boże błogosławieństwo, że nie jesteś skąpy w chwale i uwielbieniu. Kto ma Boga uwielbić, bracia i siostry, jeżeli nie Kościół Jezusa Chrystusa? Psalm 66, niech modli się do Ciebie świat cały i śpiewa Twoją chwałę. Niech wszyscy opiewają Twoje imię, halleluja. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boże. Godne podziwu jest to, co uczynił ludziom. Przyjdźcie i zobaczcie. Oglądajcie, podziwiajcie te kolory. Cieszcie się Bożym błogosławieństwem. Cieszcie się tym, co Pan wam daje, bracia i siostry. Czy kiedyś podziękowałeś Bogu na przykład za kukurydzę, za paprykę? Nie pokazałem, ale jak tu siedziałem, podziwiałem to piękno tych kolorów, które wydobył Bóg, bracia i siostry, aby zadziwić nasze oczy. Zobaczcie, jaki fantastyczny kolor. To wszystko Bóg uczynił, abyśmy mogli zobaczyć. I Bóg powiada, przyjdźcie i zobaczcie, oglądajcie te kwiatki, oglądajcie wszystko, co ja wam daję, a potem chwalcie Pana. Uwielbiajcie Boga, bo dobry jest Bóg. Psalm 145. Niech podziwiają wszyscy blask Twojej wielkości. Ja też będę opiewał Twoje cuda. Halleluja. Ja też będę, halleluja. Ja nie mogę milczeć. Ja nie będę milczał. Ja będę opiewał. Wszyscy i ja też, halleluja. Ja chcę być przewodnikiem chóru. Amen. Ja chcę być tym, który będzie prowadził Kościół w uwielbieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, niech opowiadają o potędze dzieł Twoich. Ja też będę mówił o Twoich wielkich czynach. Halleluja. Ja będę mówił, ja nie będę milczał. Dlatego też, bracia i siostry, to jest ważne, aby dostrzegać, aby się cieszyć. Jest taka myśl, którą tutaj zacytowałem. Nasza tożsamość to nie radość. Nasza tożsamość to nie cierpienie, czyli nie te filiżanki, o których mówiliśmy. Nasza tożsamość jest w Chrystusie, niezależnie od tego, czy się radujemy, czy cierpimy. Amen? Amen. Jesteśmy w Chrystusie, On jest naszym Panem, On jest naszym Bogiem. I kochani, na koniec jeszcze taka ciekawa myśl, którą przywiozłem z Warszawy. Przed jednym z nabożeństw, kiedy byliśmy tam, właśnie na takiej dorocznej konferencji synodalnej, jeden z braci przed modlitwą czytał takie oto słowo. I tak mi dotknęło, że chcę się z wami też tym podzielić. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, wiersze 1-5. Potem ukazał mu się Pan, czyli Abrahamowi. Ukazał się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotów w twarde południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi Wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi Waszego.
potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Lecie siostry, bardzo ciekawa historia. Nie zna ludzi Abraham, trzech ludzi przychodzi. Okazało się, że to był Bóg Wszechmogący, w Trójcy jedyny, przyszedł do Abrahama. Zobaczmy, jak wita go Abraham. Pierw się kłania, bracia i siostry, potem przynosi wodę, potem opowiada, odpocznijcie pod moim drzewem. Potem przynosi strawę i powiada, posilcie się, zanim pójdziecie dalej. Bracia i siostry, przykład Abrahama niech będzie dla nas fantastycznym przykładem traktowania Pana Boga. Niech to nie będzie bar szybkiej obsługi. Niech to nie będzie tanie danie. Zobaczcie, kiedy Abraham ujrzał Pana, wybiegł na jego spotkanie. Kiedy stanął przed Panem, okazał cześć i składa mu hołd. Kiedy Pan jest w pobliżu, woła, nie omijaj mnie, o Panie, zapraszam Ciebie, Panie przyjdź, Panie bądź koło mnie, Panie ja chcę Ciebie uwielbić. Zaprasza Pana do odpoczynku, przygotowuje posiłek i zaprasza do uczty. I oto pytanie, jak dzisiaj Pan odpocznie przy Tobie? Czym dzisiaj nakarmisz swego Pana? Czy Twoje modlitwy i chwała będą tanim daniem w barze szybkiej obsługi? Czy sprawisz Panu ucztę i odpoczynek? Bracia i siostry, fantastyczny przykład Abrahama. Panie, przyjdź, Panie, zapraszam, Panie, odpoczywaj. Niech moja postawa, niech moje słowa, niech moje danie dzisiaj sprawi, że będziesz odpoczywał, że się nakarmisz, zanim pójdziesz dalej. Bracia i siostry, dzisiaj Bóg jest w tej świątyni. Jak dzisiaj potraktujesz Pana? Niech to będzie, bracia i siostry, postawa Dawida, niech to będzie postawa Abrahama, niech to będzie postawa Jana, Marioli, Bronisława czy Ryszarda. Stań dzisiaj przed Panem, bądź przewodnikiem chóru i spraw, aby Pan dzisiaj odpoczywał i aby chwała Pańska, jak piękna wonność, roznosiła się w tej świątyni w ten poranek. I taki cytat na koniec. W modlitwie lepiej jest mieć serce, nawet bez słów, niż słowa, w których nie ma serca. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały przychodzi.